Witajcie! Dzisiaj wpadłam na genialny pomysł, jeden z moich wielu genialnych pomysłów. Kawa oczywiście musi być, muszę się napić łyczek. A, pycha. Genialnych pomysłów, a wy genialnie subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, oczywiście klikajcie dzwoneczek, co by to być na bieżąco. Na dzisiejszy właśnie filmik przygotowałam małą taką niespodziankę dla was, dla siebie. Siedzę przed moim komputerem i mam przygotowany quiz. Znalazłam quiz o Islandii, o wiedzy na Islandii, także jestem bardzo ciekawa, więc klikam rozwiąż quiz i zobaczymy, jak Wenus odpowie na właśnie pytania dotyczące quizu. Jest to moim zdaniem bardzo ciekawy eksperyment. Więc pierwsze pytanie. Stolicą Islandii jest Kopavogur, Hafnarfjordur, Reykjavik. Oczywiście jest to Reykjavik. Następne pytanie. Na fladze Islandii, podobnie jak na flagach innych krajów nordyckich, jest krzyż świętego Andrzeja, krzyż skandynawski, krzyż łaciński. Cóż, Wenus obstawia krzyż skandynawski. Dalej. W Islandii głową państwa jest monarcha, prezydent. Oczywiście, prezydent Islandii. W Islandii obowiązuje ruch prawo-lewostronny. Prawostronny, kochani, ruch lewostronny został zamieniony z... prawostronny z lewostronnego został zamieniony w Islandii w roku 1968. W zeszłym roku właśnie była rocznica tego i od tego oto czasu na Islandii jeździmy jak wszędzie w Europie oprócz Anglii. Haukart, islandzka. Tradycyjna islandzka potrawa to ryby suszone na świeżym powietrzu, sfermentowane mięso rekina, kwaszone płetwy dorsza. O kwaszonych płetwach dorsza to ja nie słyszałam, ale ryby suszone na świeżym powietrzu jak najbardziej są. Ryby te są suszone w takich suszarniach na powietrzu. Wygląda to tak jak taki domek, który jest, jakby miał tylko takie sztachetki. Jest to domek dlatego, żeby ptaki nie wyżerały tego mięsa z ryb, bo wiadomo, ptaki by zaraz przyszły się najeść. I w takich właśnie suszarniach, domkach te ryby są na świeżym powietrzu wystawione i po paru miesiącach one są suche na wiór i jest to przysmak. Jest to pyszne, ma za bardzo dużo białka, jest bardzo wartościowe energetycznie. Polecam wszystkim, trochę śmierdzi, są różne gatunki ryb, jest stempidur, jest dorsz, jest isa. Każda z tych ryb smakuje inaczej. Jeżeli ktoś nie jest takim smakoszem, to na Islandię się nie nadaje. Więc wracając do pytania, haukart, tradycyjna islandzka potrawa, to jest to sfermentowane mięso rekina. Rekina, którego jak wy wiecie, ja jem często. Następne pytanie. Polski wafelek, który cieszy się w Islandii olbrzymią popularnością, to Danusia, Kukuruku, Prince Polo. Kochani, jest to Prince Polo. Prince Polo zdominowało Islandię i to już od wielu lat i nawet prezydent Islandii, nieobecny w tej chwili, tylko ten wcześniejszy, były prezydent Islandii Olafur Grimson, sam powiedział kiedyś, że islandzkie dzieci, islandzkie pokolenie wychowane jest na amerykańskiej Coca-Coli i na polskim Prince Polo. Prince Polo jest wszędzie, nawet w szpitalu, jak jeździmy na chemioterapię, też leżą wafelki Prince Polo i można tam za symboliczne 200 koron kupić sobie taki wafelek. I właśnie taka ciekawostka, za symboliczne 200 koron czy 100 koron, nieważne ile koron, nawet jak się kawę w szpitalu pije, taką lepszą, to obok stoi kubeczek otwarty i po prostu wrzucamy do niego pieniądze, monety czy papierowe i nikt tego tutaj nie ukradnie. To po prostu u nas by to już dawno zginęło. Tutaj jest taka kultura, że po prostu każdy robiąc sobie tą kawę składa się, żeby szpital mógł kupić tą lepszą kawę dla nas oczekujących na przykład na zabiegi czy po prostu będących w szpitalu. Szpital oczywiście serwuje kawę, która jest w termosach takich z pompką.
I ta kawa jest od lat, jest to najtańsza kawa z Bonusa i wam powiem, jest kwaśna, jest niedobra, jest to po prostu taka szpitalna kawa, którą ja pamiętam, jak pracowałam w szpitalu, bo ja pracowałam, kochani, w szpitalu. Przepraszam, jestem taki prosiak trochę, jak wiecie, ale pracowałam w szpitalu. Najpierw pracowałam sprzątając, zmywając wszystkie różne brudy i wszystkie rzeczy, które się poniewierają na podłodze i kibelki. Wszystko myła Wenus. Wenus się tego nie wstydzi, ale pracowałam też i na kuchni. Na kuchni, która wam powiem, jest dużo lepiej mieć brudne kible w szpitalu, jak pracować na tej kuchni. Na kuchni, w której po prostu jest terror, jest bardzo ciężko, jest to praca naprawdę ponad ludzkie siły i no po prostu osoby, które też pracują na kuchni, a w tym czasie, kiedy ja pracowałam, były to Tajlandki, które pracują na kuchni do dziś, uważają się za wielkie szefowe, posiadaczki bycia, po prostu dłużej pracowania w tej kuchni i wydają rozkazy, ponieważ Tajlandki tam nie potrafią nawiązać normalnych relacji z ludźmi, ponieważ właśnie budują, tak jak my Polacy, swoją grupę. Więc ja mam taką szczerą nadzieję, że w tej chwili jest duża grupa Polaków w tej kuchni i po prostu zdominowała te Tajlandki. Ja z nimi miałam na tyle napięku, że po prostu się pokłóciłam z nimi, lałyśmy się wężami, wodą, wyzywałyśmy się i po prostu stwierdziłam, że w takich warunkach nie będę pracować i mi to nie odpowiada i wtedy dostałam później bardzo fajną pracę akurat po tej kuchni, ale to nie tylko konflikty, jak widzicie, są wśród nas Polaków. Konflikty są wśród wszystkich. Ale te Tajlandki nie mają konfliktu wobec siebie, te Tajlandki mają konflikt wobec innych, ponieważ nie wiem, czy bariera językowa, czy po prostu jakaś inna mentalność ich kulturowa nie pozwala, żeby normalnie się zachowywać jak człowiek cywilizowany, bo z buszu to przyjechało, także po prostu wiecie, no. Wenusik pracował w takich miejscach, Wenusik też sprzątała w szpitalu i tą kawę właśnie parzyła, serwowała, piła. I smak tej kawy jest po prostu nie do zapomnienia, w sensie takim, że jak już teraz właśnie to, co się dzieje z moją mamą, jesteśmy sobie w szpitalu, poszłam właśnie do takiego termosu gdzieś tam nalać sobie odrobinę tej kawy. I mówię, Boże, to sama kawa tyle lat, przecież ja sprzątałam w 2002 roku i w 2005, bo wróciłam później do szpitala i ta kawa jest cały czas ta sama. Islandzka kawa, pamiętajcie, islandzka kawa. Islandzka kawa, jakby właśnie kawa rosła na Islandii, prawda? Okej, następne pytanie. W 2010 roku wybuchł islandzki wulkan. Właśnie, pierwszy. Eyjafjallajökull. Widzicie, to jest właśnie bardzo ładna nazwa do wymówienia. Tak jak nasz chrząszcz brzmi przy trzcinie, albo stół z powyłamywanymi nogami, albo król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Można sobie połamać język na Eyjafjallajökull. Musicie tak mówić. Więc tak, pierwsze pytanie, znaczy pierwsza odpowiedź: Eyjafjallajökull, Öræfajökull lub Snæfellsjökull. Ten właśnie język islandzki bardzo ma dużo takich naleciałości dziwnych z języka, które wydobywają się z gardła i przez to jest to bardzo śmieszny, taki plujący język. Więc w 2010 roku oczywiście był to Eyjafjallajökull. Następne pytanie i wiecie co, jeszcze do czegoś wrócę, do tego Eyjafjallajökull. To jest właśnie dwie literki L, nie wymawiamy L, tylko no właśnie, więc się nie opiłujmy. Następne pytanie. Do 1989 roku nie można było sprzedawać piwa na Islandii. Kochani, jest to prawda lub fałsz, ale jest to prawda. Następne pytanie. Kryzys finansowy w Islandii miał miejsce w 1962 roku, 1995 roku i w 2008 roku. Szczerze, patrząc na Islandię, zaznaczyłabym wszystkie trzy odpowiedzi, ponieważ tu jest co chwilę kryzys, ale tak naprawdę pytanie pyta się masło maślane, o rok 2008, kiedy to nastąpił poważny kryzys i skutki są praktycznie odczuwalne do dziś.
ponieważ właśnie inwalidzi, tak jak ja, ale nie ja akurat, tylko ci inwalidzi, którzy nie dostali wypłacanych wszystkich składek, znaczy płatności, które powinny mieli do tego prawo, Islandia złamała to prawo, do dziś nie dostali, do dziś jest wszystko w internecie i codziennie coś się dzieje, ponieważ rząd powiedział, że nie ma pieniędzy na inwalidów. Także widzicie, skutki kryzysu są odczuwalne cały czas. Następne pytanie. Nazwa państwa znaczy Iceland. Island. Kraj lodu, kraj wodospadów, kraj śniegu. Więc odpowiedź jest kraj lodu, ponieważ to jest Island. Is po islandzku jest, są to lody lub lód. I ciekawostką taką jest fakt, iż Wikingowie, płynąc na Islandię 1000 lat temu, żeby zmylić wszystkich, powiedzieli, że na Grenlandii jest zielono, a na Islandii jest lód. Więc Greenland, czyli zielona kraina, i Island, czyli kraina lodu, żeby zmylić właśnie przeciwników. I prawda jest taka, że na Islandii jest właśnie zielono, jest przepięknie latem, jest właśnie dużo trawy czy drzewka gdzieś tam, jak już się pojawią. Przepięknie, Islandia jest zielona, zresztą taki mech na górach jest, prawda? I więc mamy Greenland, a nie Island. No ale Wikingowie tak zrobili, nazwy zostały i dziś mamy Island, czyli Islandia. I po polsku to nic to nie znaczy, ale jest to kraina lodu, więc mieszkam w krainie lodu. Zaznaczam następne. Na herbie Islandii znajduje się byk. Prawda czy fałsz? Otóż tak, prawda, znajduje się byk. Jest jeszcze pytanie? Okej. 11 pytań o Islandię, znasz odpowiedzi na wszystkie. Twój wynik to 11 na 11, kochani. Taram! Wenus odpowiedziała na wszystko. Także widzicie, wszystko się zgadza. Wszystkie pytania są właśnie, o tutaj możecie zobaczyć. Wszystko jest ładnie, odpowiedziałam, wytłumaczyłam wam trochę. O, widzicie, tu są inne ciekawe quizy i może innym razem zrobimy jakiś inny quiz, ale o Islandii Wenus ma moc, Wenus ciągle ma moc, super jest. Cóż chciałabym właśnie wam powiedzieć, że przyjeżdżając na Islandię, dużo informacji, jak widzicie, jest w internecie, można pooglądać różne ciekawe kanały na YouTubie, dowiedzieć się prawdy lub fałszu. Pamiętajcie, zawsze weryfikujcie wszystkie informacje, ponieważ to, co się mówi, nie mając doświadczenia życiowego, nie zawsze będzie prawdziwe, ponieważ opinia innych ludzi, którym na przykład, o, bo tu im się powiodło, nie zawsze znaczy, że wam się powiedzie, wam się uda i będzie tak samo, jak było rok czy dwa lata temu dla kogoś. Pamiętajcie o tym i nie dajcie się zrobić w lolo czy w bambuko. Pozdrawiam was serdecznie, to był filmik na dziś. Kawy nie dopiłam, także idę do mojej kaweczki się napić. A skrobanka? Skrobanka już prawie zeszła, także niedługo będzie bez lakieru, bez pudru i bez lakieru. Dobra, gadam już głupoty. Na razie, trzymajcie się, cześć!